Prawo i Sprawiedliwość bojkotuje politycznie Euro 2012 na Ukrainie. O komentarz poprosiliśmy posła Joachima Brudzińskiego. Stajemy w jednym szeregu z tymi wszystkimi, dla których los i demokratyczna Ukraina to wartość większa od emocji kibica, emocji sportowych. Polityk powinien charakteryzować się tym, że wyżej nad własne przyjemności stawia postawę obywatelską. I dzisiaj można powiedzieć jedno, że to, co zaproponował Jarosław Kaczyński, okazało się skuteczne w wymiarze polityki międzynarodowej. Fakt zawieszenia, odwołania szczytu w Jałcie przez Janukowycza oznacza, że ten ukraiński satrapa cofnie się tylko i wyłącznie przed zdecydowaną postawą. Taką zdecydowaną postawę wykazał chociażby Jarosław Kaczyński, stając u boku tych polityków europejskich, którzy zapowiedzieli swój bojkot, a taką, powiedziałbym, nieroztropnością, najoględniej mówiąc, wykazał się premier rządu polskiego Donald Tusk czy Bronisław Komorowski. To wyrywanie się Komorowskiego, że pojedzie do Jałty, no, kończy się dzisiaj jedną wielką kompromitacją. Nikt nie poinformował wcześniej Komorowskiego, że szczyt zostanie odwołany, kiedy ten zapowiadał buńczucznie, że on pojedzie na Ukrainę. To pokazuje, że dzisiaj jest zaprzepaszczany ten dorobek, który przy okazji pomarańczowej rewolucji we wzajemnych stosunkach polsko-ukraińskich został zbudowany przez Lecha, Jarosława Kaczyńskiego, ale również trzeba to oddać Kwaśniewskiego, bo będąc bardzo krytycznym wtedy i dzisiaj wobec Kwaśniewskiego, należy uczciwie stwierdzić, że wykazał on znacznie dużo więcej politycznej roztropności niż dzisiaj wykazuje Komorowski czy Donald Tusk. To pokazuje po raz kolejny, że ta ekipa jest dobra do biegania po plaży w Sopocie czy do haratnięcia w gałę, jak mówią satyrycy, a nie do prowadzenia poważnej polityki. Do protestu dołączyła się także aktorka Anna Chodakowska, która w ostatnich wyborach kandydowała do Senatu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Anna Chodakowska to nie tylko obrończyni praw człowieka, ale także praw zwierząt. Odwoływanie mistrzostw, czy robienie, czy takie postępowanie, żeby on do nich w ogóle nie doszło, nie byłoby dobre. No mam pełną ambiwalencję na ten temat, dlatego że przecież te mistrzostwa są dla ludzi. One są dla ludzi i ludzie się nastawili na to, czekają, ponieśli pewne wyrzeczenia nawet, żeby uczestniczyć w tym tam czy tu, obojętne. I dlatego bojkot bojkotem, a mistrzostwa mistrzostwami powinny się odbyć. Natomiast jeśli chodzi o Ukrainę, to tak, przyłączam się całym sercem do tego bojkotu, nie tylko z powodu Julii Tymoszenko, ale również dlatego, że rzeczy, które się działy i dzieją na Ukrainie w związku z redukcją ilości zwierząt, są absolutnie nie do zaakceptowania. Brałam udział we wszystkich demonstracjach. Nie ma to oczywiście większego znaczenia. Przecież z całego świata szły petycje i prośby o to, żeby zaprzestać tego procederu. Niestety nie zostało to zrobione. Jak również wiem o tym, że Trybunał Konstytucyjny ukraiński wydał werdykt, że to jest wbrew prawu, a mimo to tego samego dnia odbywały się te rzezie i te krematoria. Także dla mnie to tak w fatalnym świetle stawia rząd Ukrainy Janukowycza, że tak, bojkot, bojkot, bojkot i jeszcze raz bojkot. Zdaniem posła PiSu Jana Tomaszewskiego, politycy europejscy nie powinni jechać na mecze na Ukrainę, natomiast sportowcy powinni wymyślić inną formę protestu. Pani Merkel powiedziała o bojkocie. Tak, ja też ten bojkot poparłem, ale polityczno-gospodarczy, na Boga, nie sportowy. A tutaj jest, przedstawiają szczególnie, no, Pomyłka Obywatelska przedstawia to, że jest to bojkot na zasadzie takiej, że drużyny nie przyjadą. Przecież drużyny przyjadą. Ja zaapelowałem również o to, żeby politycy nie przyjeżdżali, żeby byłby protest polityczny. Umówmy się, nie ma bojkotu, jest protest polityczny, żeby nie legalizować tego brak poszanowania człowieka na przykładzie pani Tymoszenko na Ukrainie. Tam się po prostu prawa człowieka nie przestrzega. I jeśli politycy tam nie pojadą, będzie to sygnał dla całego świata. Natomiast ja namawiałem zespoły
drużyny, poszczególnych zawodników, namawiałem kibiców, żeby zademonstrowali, na przykład poprzez takie pomarańczowe opaski, które są do potu, które nie trzeba na to zgody UEFA. Niech wyjdą, no przecież wiadomo, z czym pomarańczowy kolor się kojarzy. Zaapelowałem do kibiców, żeby pomarańczowe chusteczki, żeby wychusteczkowali, powiedzmy, rząd w tej chwili Ukrainy. Jak mogliśmy usłyszeć, osoby popierające bojkot uważają, że ranga Mistrzostw Europy nie powinna przesłaniać nam niepokojących wydarzeń na Ukrainie. Dla VOD Gazeta Polska, Dagmara Siemińska.